Cześć, jestem Julia Olekcy. Mam 16 lat, pochodzę z małej wsi Orzechówka w województwie podlaskim. Moja okolica jest typowo rolnicza. W okolicy są lasy, jeziora i aktywnie działające gospodarstwa. Na co dzień uczę się w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Jestem uczennicą drugiej klasy technikum o profilu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W wolnej chwili pomagam rodzicom w gospodarstwie. Nasze gospodarstwo jest nastawione na produkcję roślinną. Siejemy pszenicę, pszenżyto i rzepak. Nie mamy zwierząt, ale na wsi i w okolicy ich nie brakuje. Widząc mnie, nasuwa się pytanie, skąd zamiłowanie do rolnictwa? Odpowiedź jest prosta. Od najmłodszych lat, mieszkając na wsi, miałam cały czas styczność z zwierzętami, roślinami i maszynami rolniczymi. Lubiłam jeździć tato ciągnikiem na pole i uczyć się nowych rzeczy. Teraz i ja potrafię jeździć ciągnikiem i wykonywać niektóre prace polowe. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. Nie boję się pracy na wsi, lubię nowe wyzwania i chętnie z nimi się mierzę. Praca w gospodarstwie jest sezonowa i do najprostszych nie należy. Tutaj nasuwa się pytanie, co robimy w wolnym czasie? Jeżeli człowiek ma pasję, lubi to, co robi, to wolny czas spędza aktywnie na wyjazdach z rodziną. Podczas tych wyjazdów porównujemy rolnictwo z naszej okolicy z rolnictwem innego kraju, ale co kraj, to inny obyczaj, zwyczaje. Lubię jeździć na rolkach, pływać i podróżować. W wolnej chwili od prac na polu wspólnymi siłami z tatą i braćmi wybudowaliśmy halę, która ułatwia nam rozładunek i załadunek zboża z silosu. Wtedy nauczyłam się dzieć plazmą, spawać i wiele, wiele innych rzeczy. Za parę lat kończę szkołę. Nie wyobrażam sobie innego życia jak na wsi. Rolnictwo jest całym moim światem. Idąc śladami rodziców, chciałabym też prowadzić gospodarstwo ukształtowane na produkcji roślinnej.